Witam Was w 24. odcinku z Forzy Horizon 5, gdzie testuję i modyfikuję samochody, które można zdobyć po uzyskaniu 20 punktów z cotygodniowych wyzwań. Dzisiaj przetestujemy jednego z najrzadszych modeli BMW, a dokładnie jest to BMW 850 CS i z 1995 roku. Samochód należy do klasy sportowych samochodów retro i w swojej niezmodernizowanej wersji należy do kategorii B. Jest to dokładnie BMW serii 8, a właściwie jest to sportowa wersja modelu 850 OAŚ. Auto otrzymało niskie, klinowate nadwozie z delikatnie unoszącą się, ale twardą boczną linią, niewielkie i dyskretne nozdrza, rozbudowany przedni zderzak z unoszonymi reflektorami, a pod nimi umieszczono światła pozycyjne i przeciwmgłowe oraz kierunkowskazy. Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. ABS, klimatyzację automatyczną, elektrycznie sterowane szyby, elektrycznie sterowane lusterka, elektrycznie regulowane fotele, elektryczną regulację ustawień kierownicy z funkcją pamięci, fotochromatyczne lusterko wsteczne, skórzana tapicerka, automatyczna skrzynia biegów, wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, które ułatwia parkowanie oraz system Active High Track Kinematic, czyli system zbierający dane dotyczące stopnia skrętu kierownicy, prędkości auta oraz przeciążeń. Następnie przesyłający je do specjalnego komputera, który po odpowiedniej analizie wysyła odpowiednie instrukcje do siłowników zamontowanych przy kołach tylnej osi, skręcając tylnymi kołami do 2,5 stopnia. Opcjonalnie pojazd wyposażyć można było m.in. w manualną skrzynię biegów, spryskiwacze reflektorów, podgrzewane fotele i poduszkę powietrzną. Sam model 850C ESG różni się od swojej seryjnej wersji. Zastosowano w nim dyferencjał o innym przełożeniu. Zawieszenie zostało usztywnione i obniżone o 15 mm, a system Servotronic został na nowo opracowany przez specjalistów z Motorsport. W silniku natomiast zwiększono moment obrotowy oraz stopień sprężania. Jest to jeden z rzadszych modeli BMW. Wyprodukowano bowiem 1510 sztuk tego samochodu. BMW jest napędzane sześciobiegowym silnikiem V, 12 o mocy 372 koni mechanicznych, który wykręca moment obrotowy w wysokości 546 Nm, a samo auto waży około 1923 kg. Według Forzy prędkość maksymalna wynosi około 290 km na godzinę, ale tak jak zawsze, można nim pojechać jeszcze szybciej. Samo auto wygląda jak sportowy niemiecki samochód retro i jako, że ma napęd na tył, to może lekko polecieć bokiem. Sprawdźmy teraz, jak spisuje się w wyścigu.
Nadszedł najlepszy czas na? BMW w porównaniu do innych aut ma bardzo dużo modyfikacji. Szczególnie ciekawe jest możliwość kupna bodykitu, która w połączeniu ze starym wyglądem retro samochodu wygląda bardzo ładnie. Tuning kosztował mnie 77 700 kredytów, a samo auto należy teraz do klasy S1. Moc silnika wzrosła do 792 koni mechanicznych, moment obrotowy zwiększył się do 1022 Nm, a masa obniżyła się do 1623 kg. Zwiększyła się również prędkość maksymalna, która teraz wynosi około 354 km na godzinę. Zobaczmy, jak teraz wypadnie po modernizacji na tym samym wyścigu.